księdza Rudala, który był tutaj w parafii księdzem przez 48 lat, począwszy od połowy wieku 18 do 14 roku, 1914 roku, czyli na początku wieku XX. Państwo na pewno wiedzą, że na cmentarzu w Pobiedziskach są tak zwane czarne groby. Te czarne groby, to jest właśnie jeden z nich, to jest grób księdza Rudala, a dwa pozostałe to jest grób jego siostry oraz męża, który pełnił tutaj rolę zarządcy majątkiem kościelnym. Tuż za kościołem znajduje się grób rodziców księdza Rudala. Skąd on się tutaj wziął? Zacznę tak od początku, od urodzin. Pochodził z miejscowości Sarnowa na pograniczu Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Dolnego Śląska. Miasteczko Sarnowa wówczas było miastem bardzo bogatym, słynnym z płótna, z tkaczy płótna, jak również z handlu trzodą. Urodził się 12 lutego 1927 roku w rodzinie tkaczy. Ojcem był Franciszek Rudol, specjalnie, że był to Franciszek Rudol, i o matką Regina z Ciastowskich. Obydwie rodziny właśnie były rodzinami tkackimi. Rodzina Rudolów to była rodzina mieszana śląska i niemiecka, natomiast Ciastowscy to byli Polacy. Wszyscy oni byli katolikami. Tak jak wspomniałam, Rudol urodził się 12 lutego 1827 roku. 14 lutego był chrzest. Wówczas otrzymał imię Walenty. Dzieckiem był chorowitym. Ojciec bardzo cieszył się na przyjście syna, dlatego że wcześniej miał dwie córki. Jedna z nich to moja prababcia. Natomiast syn nie spełnił jego oczekiwań, dlatego że był dzieckiem chorowitym. Natomiast wdał się w Ciastowskich, którzy byli bardzo zdolni. Wielu z nich było na owe czasy nauczycielami, a najsłynniejszym z nich był Jakub Ciastowski. On był ostatnim rektorem konwiktu PR-u w Warszawie. Chłopiec po skończonej szkole podstawowej, już jako Walenty Rudal przez H Nieme, dlatego że ojciec się zniemczył w 1938 roku, w czasie kiedy sytuacja była taka, że upadło tkactwo na terenie Sarnowej. Część czy większość tkaczy przeniosła się do Łodzi, Pabianic i Żerardowa. On został. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się przebranżowił, dlatego że został wówczas handlarzem bydła. Syn gimnazjum, tak jak wspomniałam, jako już Walenty Rudal przez H, pisany, najpierw 5 lat uczył się w gimnazjum w Lesznie, a potem ojciec przeniósł go do gimnazjum, słynnego gimnazjum Ilustre, do Oleśnicy. Po skończonej maturze, którą zdał 9 marca 1849 roku, musiał wstąpić do wojska. Natomiast sytuacja była taka, że wojsko normalnie trwające 3 lata, wojsko pruskie, dawało szansę młodzieńcom, którzy mieli wykształcenie i których stać było na to, żeby kupili sobie i odzież wojskową, mundur wojskowy i wyposażenie wojskowe i broń oraz mieli pieniądze na to, żeby się utrzymać, mogli spełnić jednoroczną, jeden rok trwającą służbę wojskową. Walenty to wykorzystał. Po skończonej służbie wojskowej dwa semestry studiował na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas wakacji w Sarnowej, podczas mszy, usłyszał list adresowany do młodzieńców, list od arcybiskupa Leona Przyłuskiego, który zachęcał ich do wstępowania do
seminarium, dlatego że bardzo dużo wówczas parafii było opuszczonych. Niemcy dążyli do tego, żeby wynarodowić polski naród, żeby zgermanizować nas Polaków. W związku z tym próbowali likwidować wpływ księży na poczucie polskości wśród Polaków. I proszę sobie wyobrazić, że Walenty Rudal przez H wstąpił do seminarium poznańskiego. Był bardzo dobrym uczniem. Po 2 latach otrzymał święcenia kapłańskie już jako Walenty Rudal. Takie nazwisko, jakie my znamy, prawda? Okazało się, że dokonał wówczas takiego czynu bardzo trudnego, dlatego że łatwo było się zgermanizować w owych czasach. Natomiast on się zrepolonizował. Był już pełnoletnim, mógł się przeciwstawić ojcu i w związku z tym postanowił, że będzie Polakiem. Niemały wpływ na te jego decyzje właśnie miały studia w seminarium duchownym poznańskim i gnieźnieńskim, dlatego że arcybiskup Leon Przyłuski kładł bardzo duży nacisk na to, żeby księża mówili po pierwsze po polsku, żeby byli Polakami i żeby mogli sprawować tę posługę kapłańską wśród Polaków, dla Polaków po polsku. Rozpoczął swoją posługę kapłańską jako wikariusz w Szamotułach. Króciutko, po roku zaczął być skierowany, został do Śmigla. Ze Śmigla poszedł na komendę do Budzynia. Dlaczego takie szybkie przenoszenia z miejsca na miejsce? Okazało się, że tak jak wspomniałam, on był nie tylko dobry w nauce, że nie tylko szybko się uczył, ale zasłynął z tego, że był bardzo dobrym mówcą. Piękne kazania głosił, oprócz tego był roztropny. Zresztą tak pięknie było napisane, że w momencie, kiedy kończył seminarium, otrzymał najwyższą notę, laudabilis, czyli godny pochwały. Po 3 latach został powołany przez arcybiskupa do Poznania i zaczął pełnić, jako bardzo młody człowiek, bo w wieku 34 lat, zaczął pełnić funkcję kaznodziei i penitencjarza przy kościele metropolitalnym. Była to funkcja odpowiedzialna, dlatego że penitencjarzem mógł być ten ksiądz, który, to znaczy penitencjarzem to jest, był ksiądz, który odpowiadał, znaczy słuchał spowiedzi i dawał rozgrzeszenie w takich sytuacjach, w których właściwie w normalnym kościele rozgrzeszenia otrzymać. Chodziło o grzechy ciężkie. On, 34-letni młodzieniec, takie powołanie dostał i taką służbę pełnił. Mając 35 lat, został dziekanem rzeczywistym dekanatu poznańskiego. Potem ksiądz arcybiskup powierza mu jeszcze na krótko urząd komendarza w kościele farnym. Potem powołuje go na asesora przy swoim ordynariacie, a potem umiera ksiądz arcybiskup Leon Przyłuski i ksiądz Rudal trafia do Pobiedzisk. Trafia do Pobiedzisk w sytuacji bardzo trudnej dla kościoła, dlatego że wcześniej rozpoczęto remont, ale ten remont nie był skończony. Kościół, jak czytałam, był w takim stanie bardzo zaniedbanym, wymagał ogromnego remontu. Organy były też stare i właściwie trudno powiedzieć, że organista, którym też był mój krewny, bo to był akurat Wojciech Stachecki, że on grał na tych organach. To była muzyka, ale trudno powiedzieć, że muzyka miła grających. Trudno było też mu na samym początku, nie tylko ze względu na stan kościoła. Plebania była w fatalnym stanie, drewniana,
nie nadająca się właściwie do zamieszkania. Trudno mu było też dlatego, że w tym samym czasie, kiedy on przybył do Pobiedzisk, arcybiskup Leduchowski, który przyszedł na miejsce arcybiskupa Przyłuskiego, wydał takie poufne zarządzenie, że nie wolno w kościołach śpiewać pieśni Boże coś Polskę, ponieważ on, nowy kapłan, który przybył tutaj do parafii, takie zarządzenie wydał, posądzono go o to, że jest Polakożercą. A tymczasem okazało się, że było to pierwsze negatywne wrażenie. Ksiądz aktywnie zabrał się za remont tego kościoła i proszę sobie popatrzeć, mieli Państwo, organy, które do tej pory grają, to są organy, które zostały zakupione za czasów właśnie księdza Rudala z pieniędzy parafii i parafian tutejszych. Także być może wielu z Was ma krewnych, którzy przyczynili się do tego, że organy powstały. Jeżeli popatrzymy na okna, to też w czasie remontu, tam w tamtejszym czasie, powstały te okna właściwie do dzisiejszego dnia niezmienione, metalowe, z kolorowymi szkłami. W międzyczasie, w czasie trwania tego remontu, ksiądz otrzymuje również taką funkcję cenzora ksiąg religijnych i nadal jest asesorem dekanalnym i zostaje mianowany prepozytem. W międzyczasie sprowadza tutaj do Pobiedzisk swoją rodzinę. Sprowadza ojca i matkę i sprowadza swoją najmłodszą siostrę, bo ona z nimi tutaj przybyła. Po roku pobytu tutaj Rozalia wyszła za mąż za Piotra Wolczyńskiego, który był bratem księdza Karola Wolczyńskiego z Mietrzanowa. Wspominam o nich dlatego, że i Piotr Wolczyński zasłużył się tutejszemu kościołowi parafii. Od 1973 roku nastąpiło wzmożenie działalności germanizacyjnej, nastąpił pokus kultur tanku. Działy się w stosunku do księży, którzy byli podejrzewani, zresztą i słusznie, o szerzenie polskości. Działy się różne złe rzeczy, nakładano na nich kary, ustalono co wolno, czego nie wolno. Wszystko musieli prosić naczelnego, uciekł mi w tej chwili, jak się nazywa, naczelnego prezesa prowincji poznańskiej. Natomiast jeżeli była sytuacja taka, że nie podporządkowali się, ponosili bardzo ciężkie kary. W 1875 roku ksiądz Rudal, w tym czasie zmarł jeden z mieszkańców Pobiedzisk, pan Waberski, i żeby nie było czegoś takiego, że msza że pogrzeb odbędzie się bez księdza, przyszedł z pomocą mu ksiądz Brońkański z Węglewa. I za to, że był prowadzącym pogrzeb, odprowadzającym pana Waberskiego na cmentarz, spotkała go ogromna kara finansowa, a ponieważ nie mógł się z niej wypłacić, dlatego że parafia w Węglewie była bardzo uboga, to proszę sobie wyobrazić, że zabrano mu płaszcz i dwa gwoździe, które akurat u niego znaleziono. Także, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to była sprawa bardzo taka ciężka dla księży i jak taki przykład właśnie, te dwa gwoździe i płaszcz, to pokazują, w jaki sposób traktowano właśnie Polaków i księży. Organy, o których wspomniałam, zamontowano 12 grudnia 1880 roku. Działają do dziś. Remont kościoła skończył się w 1981 roku. Jest to udokumentowane tym, że na kościele, na wieży jest krzyż z
chorągiewką. Na tej chorągiewce jest data 1881. I ja zawsze pamiętam, że w dzieciństwie, że ta chorągiewka informowała nas też, jaka będzie pogoda. Jeżeli wiatr był od wschodu, było wiadomo, że będzie gorąco albo mróz zimą. Jeżeli od zachodu, należało spodziewać się deszczu, prawda? Także większość chyba pobiedziszczan w ten sposób funkcjonowała. Ksiądz Rudal zakładał wiele towarzystw, między innymi Towarzystwo Pomocy, jak chodziło o to, żeby wspomagać biednych. Wspomagał finansowo szpitalik, który mieścił się na ulicy Gnieźnieńskiej. Zresztą ten szpitalik był wspomagany nawet po jego śmierci, dlatego że ksiądz Rudal wydał dyspozycję mojej babci, żeby do końca, tak długo jak starczą finanse, które zdeponował, albo zanosiła pieniądze, albo służąca, jak musiała, zanosiła kosze z jedzeniem. Takie było jego polecenie. Po śmierci jego ojca, Franciszka Rudala, który był zajęty, tak jak mówiłam, zarządcą majątku probostwa, śmierć była w 1886 roku. Dokonają się właśnie Rozalia i Piotr Burczyński. Piotr otrzymuje po teściu sprawy majątkowe parafii i pełni tę funkcję aż do śmierci, czyli do 22 maja 1905 roku. W międzyczasie, po skończonym remoncie kościoła, Rada Parafialna i ksiądz Rudal postanowili, że wybudują wreszcie plebanię. Na tej plebanii, to znaczy była to plebania murowana i z czerwonym dachem z dachówki. Było to jakby przeniesienie warunków pobiedziskich, czy warunki pobiedziskie, przyniesienie kawałka Sarnowej. Sarnowa, jego dzieciństwa, to były domy murowane, tam były nawet stodoły murowane z cegłą, znaczy z dachem z czerwonej dachówki. Po wybudowaniu tej plebanii sprowadził się tam do niej ksiądz Rudal i mieszkał tam aż do śmierci. W 1903 roku ksiądz Rudal bardzo poważnie się rozchorował. Prawdopodobnie cudem uniknął śmierci i wówczas postanowił, że w Sarnowie ufunduje szpital dla ubogich i na ten cel wyasygnował z własnej kasy 30 tysięcy marek z wdzięczności dla miasta. Skąd miał te pieniądze? Miał po ojcu. Ojciec był rentierem, to był bogaty człowiek. Miał również po Piotrze Burczyńskim, który zmarł w 1905 roku. W 1906 roku wybucha w pobiedziskach strajk szkolny. Państwa dziadkowie brali w nim udział. Moi też. Ksiądz Rudal był jednym ze wspierających ten strajk. Był im ich duchowym przywódcą. Pamiętam, jak wspominała moja ciocia, że w momencie, kiedy dzieci schroniły się w kościele, a szedł po nich żandarm, żeby zaaresztować je, ksiądz stanął na schodach i powiedział: dotąd jest wasza władza. Dalej nie wyjdziecie. No i się okazało właśnie, że żandarm cofnął się, dzieci tutaj mogły ze spokojem przeczekać ten najtrudniejszy czas. Potem powstała szkoła na Kostrzyńskiej dla dzieci polskich. W 1907 roku ksiądz Rudal ją poświęcił. Ksiądz Rudal był też jej inspektorem szkolnym. Natomiast w 1910 roku wybudował przy udziale banku dom katolicki. Ze swojej kasy wyłożył na to 8 tysięcy złotych. Resztę dał bank. Wreszcie pobiedziszczanie mieli miejsce, w którym mogli się spotkać.
spotykać. Miejsce, w którym mogły się odbywać lekcje religii. Miejsce, które było ich polskim miejscem. I to też znowu był budynek murowany z dachem z czerwonej cegły. Muszę Państwu powiedzieć, tak zaraz będę się skracać, że parafianie bardzo kochali księdza Rudala. On też chętnie uczestniczył w różnego rodzaju spotkaniach. Natomiast tak jak czytałam, bardzo chętnie też z różnych rocznic małżeńskich odprawiał msze i miał przemowy. I tak jak wspominali korespondenci właśnie o tych mszach, z reguły były to tak piękne mowy, że ludzie płakali. W 60. rocznicę jego duszpasterstwa pobieliszczanie wybudowali mu z wdzięcznością ogrójec, który znajduje się na cmentarzu. Państwo wiecie, to jest ta figura z krzyżem i z Matką Boską, nie pamiętam kto jeszcze, i świętym Janem, tak? To jest dar pobieliszcza. To jest dar wdzięczności. Natomiast w 1913 roku ksiądz funduje figurę Matki Boskiej, stawia ją własnym sumptem na terenach już niemieckich właściwie, bo na naszym Pekingu. Figura ta stała do 1939 roku, zniszczyli ją Niemcy. Natomiast pobieliszczanie w momencie, kiedy była święcona, to było 24 sierpnia 1913 roku, uczestniczyli w procesji tam właśnie do tejże figury, a potem wracali wszyscy tutaj do kościoła na mszę świętą. Ksiądz, jak wspomniałam, zmarł wczoraj, ale 100 lat temu. Dzisiaj dzięki łaskowości mielebnego księdza proboszcza odbędzie się msza w jego intencji. A wspomnę tylko jeszcze takie ostatnie słowa, które pogrzeb odbył się 5 grudnia i tam właśnie mówiono o księdzu, że był niesamowitym patriotą, który całe swoje życie oddał służbie Bożej i pracy kościoła parafialnego oraz był zaangażowany w walce z germanizacją. Chciałabym, abyście Państwo pamiętali o nim, bo nas jest już krewnych niewielu. Jest kuzyn tutaj mieszkający w Pobiedziskach i jestem ja. Potem nie będzie nikogo. A marzyłoby mi się, żebyście Państwo czasami zapalili na jego grobie świetle. Dziękuję. Just.
mocy i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Modlmy się. Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Xawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody. Daj wszystkim wiernym tę samą gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół Święty cieszył się z nowych wyznawców przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. W owym dniu Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy. Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Po wieczne czasy zamieszkał Pan. Po wieczne czasy zamieszkał Pan. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brak. Pozwala mi też na zielonych pastwiskach. O wieczne czasy. Chociażbym przechodził przez ciemną koninę, właśnie nie ulegnę, bo Ty jesteś ze mną. Jazda pasterska z moją pocieką. O wieczne czasy sługa mnie zastawiasz na oczach mych kochów. Namaszczasz mi głowę olej, kielich mój pełny pokrzepki. Zamieszkam go, bo Pan, o najdłuższe czasy.
rozgniewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą, i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł, żal mi tego ludu, już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Na to mu rzekli uczniowie, skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Powiedzieli, 7 i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął te 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. To słowo Pańskie. Módlmy się za tych, którzy jak święty Franciszek odpowiedzieli na Boże wezwanie i swoje życie oddali dziełu ewangelizacji narodu, podejmując posługę misyjną, by ich praca przyniosła obfite owoce wiary i miłości. Módlmy się za wszystkich działających w Papieskiej Unii Misyjnej, aby gorliwie przyczyniali się do dobrej formacji misjonarzy i propagowali ideę misji w Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi zniechęconych i zrezygnowanych, borykających się z depresją, by otrzymali pomoc i odzyskali nadzieję na zmianę i lepsze życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, aby nigdy w nich nie wygasła miłość do potrzebujących opieki bliźni. Ciebie prosimy. Panie, Ty powiedziałeś do swoich uczniów, żal mi tego tłumu. Ulituj się nad nami, dodawaj nam siły w codziennym odkrywaniu Twych wezwań i łaskawie wysłuchaj naszych próśb, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Święte dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielani. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam. Thank you.
Maria zapali w nas ogień tej miłości, którym płonął święty Franciszek, pragnąc zbawienia ludzi, abyśmy gorliwiej Tobie służyli i otrzymali nagrodę obiecaną dobrym pracownikom. Przez Chrystusa Pana naszego. 7 chlebów i parę rybek stało się w dłoniach Jezusa pokarmem dla tłumów, które mu towarzyszyły. Mogło się to tak niewiele. Bóg czyni cuda, jeśli człowiek potrafi zawierzyć to niewiele swojego życia. To punkt wyjścia. Pamiętajmy w naszych modlitwach o misjonarzach na całym świecie. Pan z wami. Wyremontowała miejsce, które też służy lokalnej społeczności. Sprawa miejsca dla ekonomii społecznej, dla rozwoju tego dobra wspólnego jest bardzo, bardzo istotna. Dziękuję. To by było, ja z tą myślą, Panie Marku, dokładnie nie robiłem.